księże dziekanie, panie burmistrzu, szanowni komendanci służb zespolonych, droga młodzieży, drogie poczty sztandarowe i wszyscy obecni, którzy dzisiaj zdecydowali się poświęcić swój czas, żeby przybyć tu na tą piękną uroczystość, która już wpisała się do tradycji zakopiańskiej. Wypada przede wszystkim podziękować. Podziękować tym, którzy tą uroczystość organizują. I tu na początku chciałem wspomnieć osobę dzisiaj nieobecną, panią Bożenę Berbekę, która była pomysłodawcą nie tylko uroczystości, ale i przywożenia ziem z tych miejsc pamięci na wschodzie, z tej Golgoty Wschodu. Trzeba podziękować księdzu dziekanowi, że zgodził się, że przeznaczył to miejsce na tak widocznym punkcie cmentarza, że każdy, kto wchodzi na zakopiański cmentarz, widzi tą tablicę, widzi nazwy tych miejsc, no i coś mu w tej pamięci zostaje. Ale przede wszystkim moje podziękowania kieruję do Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem, do grona pedagogicznego, do uczennic i uczniów, że pamiętacie, że jesteście, że organizujecie to w sposób godny, w sposób piękny. Dziękuję również budowlom, że tak zawsze uświetniają to, że ma to taki uroczysty charakter. I także za to, że wymieniacie te wszystkie nazwiska zakopiańczyków, którzy do dzisiaj spoczywają w Katyniu pod Smoleńskiem, w Miednoje pod Twerem, w Starobielsku pod Charkowem i w Bykowni pod Kijowem. Dzisiaj właściwie trudno nawet do tych miejsc się wybrać, żeby tu upamiętnić, żeby zapalić tam symboliczny znicz. Ale my przynajmniej tu na miejscu pamiętamy, tak jak tutaj pięknie przed chwilą kolega przeczytał, no to był kwiat Zakopanego, to była zakopiańska młoda inteligencja, oficerowie rezerwy. Tam było tylko dwóch czy trzech zawodowych żołnierzy Wojska Polskiego, a począwszy od wiceburmistrza ówczesnego Zakopanego, pana pułkownika Adamczyka, poprzez tych wszystkich, to była po prostu zakopiańska inteligencja. Inżynierowie, lekarze, prawnicy, ci, którzy nauczyciele zakopiańskiego liceum, to byli ci, którzy w 1939 roku jako oficerowie rezerwy zostali zmobilizowani do walki o wolność Polski, do Wojska Polskiego, znaleźli się w niewoli sowieckiej. No i taki los ich spotkał. Sam pamiętam jako dziecko, moja mama zawsze przekazywała mi tą wiedzę o nauczycielach liceum, ona była obecna, ale wtedy nikt nie potrafił wymienić więcej niż 6-7 nazwisk. To wszystko było objęte tajemnicą, to było ukryte, to miało być wymazane. I dopiero właściwie upadek Związku Sowieckiego pozwolił odkryć tą słynną teczkę numer 1. Jeżeli największa władza Związku Sowieckiego, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego, gdy przejmował władzę, otrzymywał klucz od tajnego archiwum i kody do pocisków atomowych. Dwie rzeczy. I w tym tajnym archiwum była teczka numer 1 zawierająca rozkaz Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego rozstrzelania bez sądu 22 tysięcy jeńców. Wielka zbrodnia wojenna, ludobójstwo, chociaż dzisiejsza Rosja nie przyznaje się do ludobójstwa, bo boi się o odszkodowanie. Także myślę, że ta pamięć, pomimo że chciano ją ukryć, przez ponad 40 lat chciano ją ukryć, miała być na zawsze zakryta przed oczami świata, ta pamięć wyszła. Dzisiaj znamy wszystkie nazwiska, chwała tym, którzy je odtworzyli i myślę, że ta pamięć będzie trwała. Dziękuję wszystkim obecnym, pocztom sztandarowym, jeszcze raz Zespołowi Szkół Budowlanych, uczniom i uczennicom, księdzu dziekanowi, panu burmistrzowi, wszystkim państwu, którzyście przybyli. Napis na wejściu na zakopiański stary cmentarz, na tej drewnianej tablicy, napis głosi: Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Zakopane pamięta. Tak, dzisiaj Zakopane pamięta. Dziękuję.